Witam wszystkich na kanale Zaginiona Ekspedycja. Wraz z całą naszą ekipą z okazji 1000 subskrypcji chcieliśmy nagrać dla Was podziękowania, ale niestety nie zdążyliśmy. Dzięki Wam, drodzy widzowie, nasz kanał w pół roku osiągnął o wiele więcej. Prawie 1500 subskrypcji, a ciągle nas przybywa. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak dobrze nas przyjmiecie. Dziękujemy za ogromną ilość pozytywnych komentarzy, które utwierdzają nas w tym, że warto popularyzować lokalną historię. Dziękujemy, że doceniacie naszą pracę. Z tej okazji przygotowujemy dla Was nowe materiały i niesamowite historie z dawno już minionych czasów. Wielu z Was przesyła nam swoje wspomnienia, otwiera domowe archiwa i pomaga w zrekonstruowaniu wydarzeń z przeszłości. Dzięki Wam i zdjęciom z Waszych albumów możemy wspólnie przenieść się w czasie. Wraz ze Stowarzyszeniem Malbork Wczoraj i Dziś, a także z przyjaciółmi z Muzeum Miasta Malborka przeszukujemy stare archiwa, odkrywamy nowe źródła i prowadzimy badania w terenie. A z grupą pasjonatów z grupy historycznej Ostpreußen nagrywamy dla Was coś ekstra, ale niech to na razie zostanie tajemnicą. W kolejnym odcinku na naszym kanale wrócimy do tematu obozu jenieckiego Stalag 20B Marienburg-Wilhelmberg. Nie skupimy się jednak jedynie na Malborku. Wyruszymy śladem jeńców wojennych, których Niemcy zaprzęgli do ciężkiej, prawie niewolniczej pracy. Poznamy kilka historii, w których jeńcy opowiedzą nam o życiu w niewoli i tęsknocie za ojczyzną i bliskimi. Odkryjemy przed Wami smutne losy tych młodych ludzi, którzy trafili na tereny niemieckich Prus podczas II wojny światowej. Opowiemy Wam o buntowniczym Szkocie ze sztumskiego komanda roboczego i o tajemniczym malowidle, odkrytym w jednym z budynków na Żuławach Wiślanych. Bądźcie z nami, bo już niedługo ruszamy z nowym, niesamowitym materiałem. Widzimy się już niedługo. Tymczasem wraz z całą ekipą Zaginionej Ekspedycji życzymy Wam, drodzy widzowie, zdrowia i szczęścia w nowym 2023 roku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!